Witamy na kolejnym programie Gaszowickiej Piłki. Dzisiaj w Gaszowickiej Piłce gościmy trenera pierwszego zespołu, Krzysia Polczyka. Dzień dobry. Krzysiu, sezon możesz zapisać do bardzo udanych. Jest to pierwszy twój pełny sezon i zaraz zrobiłeś awans. Cieszę się bardzo, że wyszło to, co sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy. Naszym celem od samego początku był powrót do klasy okręgowej. Poniekąd było to takie przyrzeczenie zawodnikom, którzy zostali i tworzyli kadrę na sezon 2021-2022. I cieszę się bardzo, że wszystko wyszło pomimo wszystkich tam jakichś problemów na początku. Zakończyło się happy end. Jak możesz nam podsumować całą rundę rozgrywek? Cały sezon było nam naprawdę ciężko, bo długo walczyliśmy o utrzymanie. W 2021 roku sama końcówka była ciężka, grało się praktycznie do lipca, czy nawet zahaczyliśmy o lipiec. Było mało czasu na przygotowanie do rundy 2021-2022. Zadecydowałem, że chłopakom bardziej potrzebny jest być może wypoczynek, gdzieś tam relaks, czy tam rozbrać z piłką niż ciężkie treningi, więc zaczęliśmy stosunkowo późno. Być może to się przeniosło później na rundę tą pierwszą jesienną, bo potraciliśmy dużo takich niepotrzebnych punktów. I nasza pogoń tak naprawdę zaczęła się od rundy wiosennej. Ale wróćmy jeszcze do tej rundy jesiennej. Runda jesienna, twój skład wahał się w ilu osobowym składzie drużyny? No nie było nas za dużo, bo podjęli rękawice chłopcy, którzy po prostu gdzieś tam wiedzieliśmy, że zostaną z nami i ta kadra była dosyć wąska, było nas chyba 17 być może, bo jedna kontuzja niewyleczona była jeszcze z poprzedniego sezonu, Darek Chruszcz, który borykał się już wcześniej z kontuzją kolana. No i zaczęliśmy z walkę o kręgówkę tak naprawdę w bardzo okrojonym składzie. Dobraliśmy kilku młodych chłopaków, którzy tak naprawdę nie mieli doświadczenia w grze seniorskiej, że tak brzydko powiem, byli z podwórka i człon, który został z okręgówki. No i tyle. No. Walka była z czasem, walka była de facto z wszystkimi problemami, które się gdzieś tam... Które pozostały po okręgówce. Tak, po okręgówce. Powiedz mi, które z rundy jesiennej mecze, które utkwiły ci szczególnie w pamięci? No nie chciałbym tam już wracać. No było kilka meczy, których powinniśmy przegrać, no ale tak się zdarzyło. Kilka z nich zremisowaliśmy. No tak naprawdę zasłużenie przegraliśmy dwa mecze, które według mnie to był mecz z Jankowicami i z Radlinem. No to tak naprawdę te dwa mecze to zasłużenie przegraliśmy, bo byliśmy w tych dniach na pewno drużyną słabszą. No a reszta to były dziwnie potracone punkty, no ale taki jest sport. No. Czy byli jacyś wyróżniający się zawodnicy w rundzie jesiennej, których warto wymienić? No nie chciałbym tutaj kogoś tam specjalnie wyróżniać. No, wszyscy chłopcy się starali, mieli swoje gdzieś tam problemy. Ja też je widziałem, że po prostu potencjał co niektórych zawodników był dużo większy, ale poprzez, nie wiem, jakieś osłabienie organizmu
nie wiem, przesyt, nie wiem, przesyt piłki, czy tam inne czynniki nie pozwalały grać tego, co ich znałem, bo wcześniej też jako zawodnik pomagałem tej drużynie, tym chłopakom na boisku i znałem ich z boiska i znałem ich potencjał, więc liczyłem, że po rundzie tej po okresie przygotowawczym do rundy wiosennej no, ruszy to po prostu, no i tyle. No i przyszedł okres zimowy przygotowania. Jaki kierunek obrałeś? Wszyscy wiedzą, że chłopcy, którzy gdzieś tam pode mną trenowali przez te 20 parę lat, co się zajmuje prowadzeniem zespołów, wiedzą, że po prostu moją myślą przewodnią jest przygotowanie kondycyjne, fizyczne. I tu też widziałem, że co niektórzy po prostu mają w tych aspektach braki, no i skupiliśmy się przede wszystkim na lepszym przygotowaniu kondycyjnym i gdzieś tam fizycznym. To było widać w rundzie wiosennej. Scharakteryzuj nam teraz, jak oceniasz tą rundę wiosenną, bo trzeba powiedzieć, że była naprawdę bardzo w dobrym wykonaniu waszym. No nie no, padliśmy do przodu, mieliśmy ten cel, nie wiem, jubileusz klubu gdzieś był z tyłu naszych głów, że po prostu chcieliśmy dać kibicom, chcieliśmy dać zarządowi. Nawet samym sobie chcieliśmy udowodnić, że po prostu na ten fajny czas damy tutaj temu środowisku awans do wyższej klasy rozgrywkowej, jednocześnie i powrót, nie? No bo to był spadek wcześniej, no i chcieliśmy wrócić do okręgówki. Udało się wszystko, chłopcy po prostu, samodyscyplina wszystkich zawodników pokazała, że po prostu da się wszystko. Nawet w trudnej sytuacji, bo nie wiem, tam chyba z szóstej pozycji startowaliśmy po okresie tym zimowym i stopniowo gdzieś tam pieliśmy się na ten szczyt. Na sam szczyt nie udało nam się tam wejść, wiadomo, bo Radlin był poza konkurencją, wygrywał wszystko, nie dało się zniwelować tam strat punktowej, a jednocześnie i też przegraliśmy z nimi drugi mecz, no i wydaje mi się, że zdecydowanie najlepsza drużyna w tej rybnickiej A-klasie. Wiadomo, że w tym okresie wiosennym borykały się bardzo, a to można powiedzieć bardzo, z kontuzjami. I twoja kadra była bardzo okrojona. No nie no, cały czas do tej kontuzji Darka Chruszcza, którą gdzieś się nawet wydawało nam się, że już wyleczył, ale po jednym z meczów znowu gdzieś tam kontuzja wróciła i ten chłopak w ogóle nie powrócił do gry już w rundzie wiosennej. Doszły jeszcze dwie kontuzje, które gdzieś czołowych zawodników, które też były takim bólem głowy dla mnie, no bo Wypadł Szymon Jezierski, nasz stoper, potem w trakcie rundy poważna kontuzja Adriana Mańki, ale są zmiennicy i po prostu dali radę. Zakończyliśmy rozgrywki na drugim miejscu i przyszedł ten dwumecz barażowy z Syrynią. Może wspomnijmy trochę o tym meczu. No, jak się nastawiałeś na ten mecz? Szczególnie ten drugi mecz, bo po pierwszym meczu, po porażce tutaj u siebie 1-0, byłeś trochę załamany, to było widać po ciebie. Ale już na mecz do Syrynie, mimo porażki miejscowej, te iskierki w oczach u ciebie było widać. No powiem tak, no najgorsze co może być, to widok załamanego trenera. Trener nie może pokazywać, że się boi, trener nie może pokazywać, że jest po prostu gdzieś załamany, że stracił wiarę. Starałem się, była sytuacja dosyć ciężka, bo u siebie przegrywasz pierwszy mecz barażowy, jedziesz na rewanż.
do drużyny, do klubu, który żyje też piłką nożną. Od lat znam naprzód Cyrynia, bo też w swojej karierze wielokrotnie gdzieś tam grałem z tym zespołem. Znam to środowisko i wiedziałem, że będzie ciężko, no ale widziałem też, że ten pierwszy mecz nie do końca musieliśmy przegrać, więc ta nadzieja była gdzieś tam sportowo-piłkarsko. Człon tej naszej drużyny, te 11, a może nawet 10 osób, bo po ostatnim meczu jeszcze jeden chłopak doznał też kontuzji i też nie mógł grać, więc już grałem w dziesiątkę de facto. Jeszcze wyeliminowali nam Kamila przez kartki. Nie, no to akurat jeszcze jeden zawodnik pauzował po prostu za ilość zdobytych w sezonie zasadniczym żółtych kartek. Akurat, że to było tak, że musiał dwa mecze, akurat te barażowe, pauzować. No to kolejna osoba odpadła. No. Ale ty zagrałeś jak prawdziwy pokerzysta z wysokiej półki. To znaczy? Postawiłeś na drużynę rezerw. Drużyna rezerw to jest drużyna moja z przeszłości. No. 10 lat temu, trenując Dąb Gaszowice, miałem fajnych chłopaków tutaj z Gaszowic, że tak powiem, z okolic. Bo to najdalej to chyba był Redutowskie, Orłowiec. Chłopcy tu grali de facto miejscowi. I teraz w tej C-klasie dalej grają chłopcy, których wcześniej miałem tu w Gaszowicach. No. I wiedziałem, że stać ich na wiele. No i tyle. No. W tym meczu trzeba powiedzieć, że drużyna pokazała, że ma jaja. Nie pokazywali tego, no ale mają, no i tyle. No, mają chłopcy charakter, pomimo straconego gola, gdzieś tam nie załamali się, no i ruszyli, no i dało się. No ja miałem okazję obserwować cię na ławce. Bardzo to przeżywałeś, bardzo. Do straty pierwszej bramki to wręcz tam mogę powiedzieć, że fruwałeś na tej linii. Tak jakby można było i by ci zdrowie pozwoliło, przypuszczam, żebyś wytargał na to boisko. No, nie ukrywam, że jeszcze chcę grać, no i tyle. No, na pewno chciałbym pomóc, no ale no, teraz akurat nie mogę. Bardzo w tym meczu pozytywnie zaprezentował się miejscowy zawodnik Zbyszek z Żałek. I to zawodnik rezerw. I właśnie to jest chłopak, który to jest te 10 lat temu z tobą tutaj... Mój zawodnik z przeszłości, prosząc go o pomoc, wiedziałem, co robię, bo znam Zbyszka już od lat. Zresztą społeczeństwo Gaszowic też go zna. Czołowy zawodnik, nawet po moim odejściu ocierał się chyba nawet i miał tam epizody w czwartej lidze, więc gdyby nie kontuzja też ciężka, na pewno dalej by grał, bo jest dobry, no i tyle. Dokładnie. Tercet napastników. Jak go oceniasz? Oceniam pozytywnie. Pracują dla całego zespołu. W całym sezonie zdobyli tyle bramek, że nie jeden klub chciałby mieć ich w swoich kadrach. Marcin Kuczera po wyleczeniu kontuzji, bo jesienią jeszcze borykał się z kontuzją pachwiny, czy tam czworogłowego, już teraz nie pamiętam, ale po prostu gdzieś się wyleczył, gdzieś tam podciągnął też, przygotował się kondycyjnie i był wzmocnieniem dla naszego zespołu. No, napastnicy jak malowanie na A-klasę, zobaczymy co pokażą w okręgówce. Ale tutaj znowu zagrałeś pokerowo, bo tego chyba nikt się nie spodziewał, że w meczu w Cyryni wystawisz dwóch napastników C-klasy, w tym jednego, można powiedzieć, emeryta w naszym wieku. To akurat, czy to było zagranie pokerowe, to był też świadomy wybór, ale po prostu też nie miałem już innych opcji. Piotr Kwiczala, kolega de facto od lat młodości, od 1984 roku gramy ze sobą z małymi przerwami. Znamy się, Piotrka znam od dziecka, że tak powiem. Był nawet w okresie przygotowawczym teraz, trenował razem z nami, chciał wrócić
do dobrej dyspozycji, bo czy to można nazwać formą, to nie wiem, ale do dobrej dyspozycji. No i gdzieś to tam te treningi z pierwszą drużyną pokazały, że świetnie się przygotował i był czołowym zawodnikiem C-klasy. No i poniekąd była to nagroda za to, że była to nagroda za ciężką pracę. No, w tym decydującym meczu awans pomógł nam i naprawdę reprezentował się świetnie. Świetnie. No, było widać właśnie w drużynie rezerw też, że nie nadaremno został wybrany najlepszym zawodnikiem drużyny rezerw. Nie? Krzysiu, formacja pomocy. Ja chciałbym tu może już za dużo zdradzać, ale tu na pewno Gaszowice to skrzydła i powrót do dobrych dyspozycji, bo to nie ukrywam, też po rundzie jesiennej miałem trochę tam, może nie pretensje, ale takich żalu, że po prostu nie prezentują w całych swoich umiejętności Przemek Stebel i Kracha. Gdzieś tam dopiero ruszyli na wiosnę i to było widać. Byli po prostu takim motorem napędowym naszych wszystkich poczynań w grze ofensywnej. Przemek Stebel, czołowy strzelec, bo tam strzelił chyba 16 goli, czołowy, nawet najlepszy asystent. I to też daje jakieś tam, te statystyki dają obraz tego, co znaczy Przemek Stebel dla tego zespołu. Z kolei Mariusz tam Kracha, no sami znacie, no wiecie, ja wcześniej nie znałem, rok, dwa lata wcześniej nawet gdzieś tam nie obserwowałem jeszcze Gaszowic, no to powiem szczerze, nie znałem Kraśniewskiego z takiej strony, że po prostu jest to walczak, no i pokazał tyle goli, tyle wygranych dla nas meczy, decydujących strzałów na bramkę, które pozwalały tyle wejść agresywnych, niebezpiecznych, które pozwalały nam wygrywać mecze. No, każdy się musi nim zachwycać, bo po prostu jest to zawodnik, który robi show, który dla kibiców na pewno jest skarbem tu Gaszowic. I przyszedł ten nieciekawy moment, kontuzja Adriana Mańki. No właśnie tutaj nieszczęścia jednych są szczęściem dla innych, no bo na Gaszowicach wąska kadra, mała rywalizacja na pozycjach, tu akurat na pozycji rozgrywającego, pozycja 6-8 była po prostu obłożona dwoma czy trzema zawodnikami i rywalizacja na tej pozycji była dosyć duża. Adrian nie pozwalał niektórym z nich grać w meczach, no bo po prostu był świetny w tym, co robił. Był naszą gdzieś tam ostoją, był zawodnikiem, który decydował o rodzaju gry, jaką chcemy grać. Początek po kontuzji pokazał, że strasznie nam brakuje go, bo było to widać po chłopakach, nawet po samym bramkarzu, gdzie bał się rozgrywać przez ten środek, a do tej pory graliśmy swobodnie, rozgrywaliśmy piłkę przez Adriana, a później no brakowało być może tej odwagi. No, zawodnik, który zastąpił Malgrab, robił może nie od razu, ale wprawił się znowu w tak, miał inne walory na tej pozycji, z kolei był takim typowym defensywnym pomocnikiem, który pracował w destrukcji na to, żeby nam nie strzelano goli, rozbijał te ataki, był świetny w tym, co robił, no ale no, nie da się zastąpić w tym momencie Adriana i zmienił się charakter gry Dębu Gaszowice, co nie do końca mi się też podobało, że po prostu... Inne drużyny były tym faktem zaskoczone, może no, tym Ja myślę, że tym, co wystawiamy
do sieci. My nie jesteśmy zaskoczeniem. Ja nawet nie chciałem. Ja grałem w otwarte karty, bo twoje filmy gdzieś nie dają ukryć wielu rzeczy. No jeżeli ktoś zobaczy 5., 10. Urywek naszych meczy, no to widzi, co gramy, no ale sam wiesz, że co z tego, że przygotujesz się na zespół, jak masz z drugiej strony słabszą jakość, no to nie ma szans. Bo wygrywają, jeszcze w sporcie amatorskim, wygrywają przede wszystkim walory indywidualne i jakość poszczególnych zawodników. I jeżeli masz 10 lepszych zawodników niż drużyna przeciwna, bo w drużyny przeciwnej jest na przykład 2, 3 czy 4, no to siła złego na jednego, no nie ma szans. Powiedzmy, że podsumowaliśmy pomoc, to przejdźmy teraz do obrony, która też była dosyć poszatkowana kontuzjami. No tu akurat obrona pomimo 54 straconych goli, uważam, że robiła swoje, nawet podobało mi się to, co robią, dawałem im gdzieś tam swobodę w działaniu, nie ingerowałem w to, co robią. Jeżeli mieli wątpliwości jakieś tam, to gdzieś tam któryś z chłopaków gdzieś pytał z boku, podbiegał do linii, pytał się, czy mogą zmienić inne ustawienie, bo to wydawało im się nie funkcjonuje. Dawałem im swobodę, bo obrońcy w Dębie Gaszowice naprawdę grali dobrze. A tak jak mówię, 54 gole to nie tylko rola samych obrońców, bo bronimy wszyscy w 11, a nie tylko w 4 czy 5. I być może tu też trzeba trochę poprawić, że gra obronna całego zespołu być może troszkę bardziej szwankuje niż samych obrońców. I tutaj w meczu ostatnim z Syrynią znowu zagranie pokerowe. Po kontuzji postanowiłeś postawić na Szymona Wajdemana. No to też jest zawodnik, z którym grałem w drużynach rezerw, bo nie, sami wiecie, czasami tam zagram jakiś mecz. Wajdeman to jest zawodnik, który był w kadrze pierwszego zespołu przed kontuzją i nawet w rozmowie z wszystkimi tutaj kibicami byli zachwyceni jego grą, jego postawą na boisku, jego walecznością. Co przekonałem się nawet na meczach rezerw, nawet w jednym z ostatnich gdzieś tam jak grał, to stwierdziłem, że jeżeli jest tam Wajdeman na boisku, to ja nie muszę grać w drużynie rezerw, bo po prostu jest lepszy ode mnie na tej pozycji. I wpuszczając go na boisko, wiedziałem, że po prostu nie zawiedzie mnie i też tak było. No. Cieszę się, że mi też pomógł, bo po prostu wyciągnąłem, jakby to powiedzieć, rękę w jego kierunku o pomoc, więc przyjął to i cieszę się, że w tym akurat meczu przyjechał i pomógł. No to teraz przechodzimy do ostatniej pozycji, bramkarz. No, Mateusz wszystkim chyba tutaj pokazał, że po prostu jest dobry w tym, co robi. Wiadomo, że to jest, że to była tylko rybnicka A-klasa, ale zawodnik, który z potencjałem, którego nie imają się kontuzje, który rzetelnie trenuje, mimo można powiedzieć słabej rywalizacji na tym stanowisku, że tak powiem, a pozwalało mu się jakoś chyba rozwinąć. No, ta wiosna była naprawdę świetna w jego wykonaniu, te jego interwencje w niektórych meczach pozwalały nam robić punkty, no i tyle. No to teraz jedna z przedostatnich pozycji na boisku, ławka. Ławka uboga. Ławka uboga i pomimo wielkich ambicji chłopaków, tych, o których wspomniałem na początku, o tych młodych dwóch naszych zawodnikach, którzy przygarnąłem tak naprawdę z podwórka,
I uczą się z treningu na trening, są może lepsi, ale jeszcze niewystarczająco. Nie wiem, jak to będzie w klasie okręgowej, bo tu jest kolejny przeskok. Nie wiem, czy sobie poradzą, ale wierzę w nich, że po prostu dobry trening, motywacja zawodników starszych, podpowiedź pozwolą tym chłopakom zagrać w klasie okręgowej. Do tych chłopaków zawsze dołączali zawodnicy z rezerw. Cała lista tych zawodników, bo to wiadomo, że chłopcy z rezerw to już typowo amatorsko podchodzą do piłki, łączą gdzieś tam wiele swoich nawet dodatkowych prac z obowiązkami rodzinnymi, nie zawsze mogą przychodzić, czy to wyjazdy, czy to praca i prosimy naprzemiennie to jednego, to drugiego, którzy tak naprawdę pomagają nam od samego początku i bez nich nie byłoby nawet ławki może w tym momencie w Gaszowicach. Chciałbym tu może zaapelować do władz klubu, żeby ta sprowokować, żeby powiększyć tę ławkę o zawodników, którzy gdzieś tam pomogą nam egzystować w lidze okręgowej, żebym nie miał bólu głowy przed kolejnym meczem, że czy to pauza za kartki, czy jakiś drobny uraz i w tym momencie robi się problem. Myślę, że władze klubu to słyszą. Apel naszego trenera, też do niego się przyłączam. Krzysiu, kolejna formacja. Kibice. Nie wiem, czy sobie przypominasz, w pierwszym naszym wywiadzie, jak tu przychodziłem, wręcz prosiłem, przychodźcie na boisko. Nie wiem, czy to moja zasługa, bo na pewno moje słowa nie, bo kibic przychodzi w momencie, kiedy jest dobra gra, kiedy się wygrywa mecze. Kiedy jest widowisko, bo czasami nawet przegrany mecz, a ludzie są zadowoleni, zachwyceni, ponieważ gdzieś tam widzą to, że po prostu było widowisko, dlatego cieszę się, że znowu na boisku, na piecach Dąb Gaszowice ogląda coraz więcej kibiców. I cieszę się, że nawet gdzieś tu powstał na początku gdzieś tam spontanicznie, ale jakiś tam fan klub, który gdzieś tam wspiera chłopaków. Na początku być może to było gdzieś tam w kącikach ust, gdzieś tam uśmiech się pojawiał, jak ktoś z drugiej strony nas wspierał, ale teraz wszyscy oglądają się, czy fan klub przyjechał na mecze wyjazdowe i cieszę się bardzo, że nawet taka grupa ludzi jest, bo jest tu naście, może 10 osób, które jeździ za nami nawet na mecze wyjazdowe. Tak, dokładnie. Ja myślę, że szczególny rozwój tej ekipy naszych kibiców to nastąpił po teledysku. Tak, to na pewno. Wtedy jak się flagi znalazły, race. No ta otoczka na pewno pomogła, nie wiem, może też ośmieliła te osoby po prostu, żeby gdzieś tam rzucić jakimś hasłem, żeby pobudzać nas do lepszej gry, do lepszego działania. I trzeba powiedzieć, że coraz to większa grupa ludzi w tym fan klubie chce tam być. My właśnie planujemy ogłoszenie konkursu, żeby... Już zapraszamy, żebyście rzucali gości, nasi drodzy widzowie, swoje pomysły, jak nazwać nasz fan klub. Wiadomo, Legia Żileta, ROW G72, a Gaszowice jak? Czekamy na wasze propozycje. No i oczywiście hasła, no może jakieś przyśpiewki, może znajdzie się jakiś ten poeta, który stworzy jakieś przyśpiewki. Które można będzie zaśpiewać. Awans mamy, jesteśmy w okręgówce,
ale do tego czasu, tego awansu, oprócz meczy, była też robiona tutaj taka dosyć, jak na warunki a klasy, myślę, że medialna, bardzo wysoka, na wysokim poziomie otoczka, która na pewno miała jakiś wpływ psychiczny na zawodników. Powiem tak, no, co niektórzy, nawet ja sam, no, jeżeli jesteś mało obeznany z kamerą, no to gdzieś tam jest mały stresik i na pewno sami zawodnicy, wiedząc, że są śledzeni, nawet na treningach, czy tam już na tych meczach, na rozgrzewce przedmeczowej, w trakcie meczu, być może gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że ja nie mogę wypaść źle. Ja mam nadzieję, że chłopakom to nie przeszkadza, bo no tak jak mówię, no chcesz grać coraz wyżej, no to musisz niestety z tym się gdzieś tam spotykać. Nawet z tym formą ostrego dopingu, czy tam takiego negatywnego, no musisz umieć sobie z tym radzić, no, na stadionach na świecie, gdzie przychodzi tam 50 tysięcy kibiców, piłkarz nie słyszy pojedynczych dźwięków, no ale tu jeżeli jest tam setka czy tam 300 osób, no to gdzieś tam słychać to i z tym też musisz umieć sobie radzić. Jak oceniasz hymn Dębu Gaszowice, który w tym roku powstał? Oczywiście brałeś w kręceniu teledysku czynny udział. No cieszę się bardzo, bo znam wokalistę, znam autora tekstu, autora muzyki, znam filmowców, którzy to kręcili. Cieszę się bardzo, że tak profesjonalny teledysk, klip i oczywiście hymn powstał. Cieszę się bardzo, że byłem, jakby to powiedzieć, jakąś tam częścią tego teledysku. Choć tak naprawdę wolałbym gdzieś tam być z boku, no ale przystąpiłem też do tego projektu. I cieszę się bardzo. Ale pamiątka zostanie na życie, zostało uwiecznione, że jesteś jednak twarzą Dębu, no. X lat już, z przerwą większą lub mniejszą. Czy w tym teledysku jakieś słowa, które szczególnie ci utkwiły w pamięci? Na początku byłem tak zestresowany tym wszystkim, że nie słyszałem go de facto. To był jeden wielki szum, zabawa tam na tych trybunach. No, ale ogólnie tekst, który gdzieś tam porusza, jest jakimś tam wezwaniem gdzieś tam do walki, wezwaniem do kibicowania i cieszę się, że taki hymn powstał i naprawdę super. Krzysiu, wiadomo, że ten sezon był wyjątkowy do ciebie. Wiadomo, pierwszy raz po dłuższej przerwie prowadziłeś cały sezon Dąb Gaszowice. W tym roku przypadało 75-lecie. Wiadomo, były naciski ze strony zarządu, żeby ten awans zrobić. Ty to spełniłeś, ale był też taki dwudniowy festyn z okazji 75-lecia. Wiadomo, że ty w tym okresie raczej bardziej myślałeś o ustawieniu drużyny i jak podjąć i podźwignąć kolejny raz rękawice, jadąc na Syrynię, ale jak oceniasz to wydarzenie klubowe? Tak jak mówiłem tu staremu prezesowi, że tak brzydko powiem, poprzednikowi Wojtka, że cieszę się bardzo, że w tym okresie właśnie jestem, że wróciłem tutaj, że dałem się namówić na powrót do Gaszowic. Nie ukrywam, że było dla mnie to też wyzwanie, bo sam wiesz, że ciężko się spełnia takie żądania wręcz, bo to nie były w pewnym momencie nawet taki mały nacisk. Czuło się, że po prostu trzeba coś się spełnić, żeby dać temu środowisku ten awans. I naprawdę nie ukrywam, że było mi ciężko jeszcze festyn akurat z okazji tego jubileuszu był pośrodku tego naszego dwumeczu. No, pierwszy
po pierwszym przegranym meczu jeszcze u siebie uczestniczyłem w tym wydarzeniu, byłem tutaj, a jednocześnie, tak jak mówisz, no, miałem gdzieś z tyłu głowy, że musimy pojechać na mecz do Syrenii, musimy strzelić o jedną bramkę więcej, jednego gola więcej, więc gdzieś to tam cały czas gdzieś z tyłu głowy gdzieś tam buzowało, że po prostu to jest najważniejsze i też chciałem, żeby zawodnicy poniekąd, żeby tu byli, a jednocześnie, żeby się gdzieś tam nie rozluźniali, nie byli za mocno rozluźnieni, żeby po prostu pojechać na ten mecz, żeby dać z siebie wszystko, ponad te 100%, co jest możliwe. Myślę, że to już jeden z ostatnich tematów, który dzisiaj poruszymy. Jest awans, jest ciężki sezon przed tobą. No ciężki sezon, nie ukrywam, jak to w roli trenera, być może ostatni w Gaszowicach, bo po prostu taka jest niewdzięczna rola trenera, że po prostu dzisiaj jesteś, jutro możecie tutaj nie być. Będę się starał, żeby jak najdłużej w Gaszowicach być, żeby nie dać powodów, żeby gdzieś tam zostać zwolnionym, choć wiem, że tak może być sezon znowu ciężki. Tak naprawdę ledwo co skończyliśmy baraż o awans, musielibyśmy wznowić treningi, tak jak w tamtym roku postawiłem na to, żeby zawodnicy troszkę odpoczęli od piłki, żeby zostawili gdzieś te myśli o tych taktykach, o wyzwaniach, o grze jeden na jeden, o rywalizacji siłowej z przeciwnikiem, żeby po prostu odpoczęli, żeby się gdzieś tam wyluzowali, żeby pojechali, być może zabrali swoje rodziny na jakieś wycieczki czy tam w czasy, bo różnie to bywa, ale chciałem, żeby odpoczęli. Sam też zaraz pojechałem, żeby odpocząć. No i tyle. No, chcę, żeby chłopcy odpoczęli, że wrócimy o tydzień później, ale zrobimy to takim ekspresowym tempie te przygotowania. Będziemy całą jesień budować swoje nominalne możliwości, żeby rywalizować z drużynami z okręgówki. Wiem, że te drużyny, które zostały, bo tam śledziłem, no to już jest tam, myślę, na tą chwilę top. Szukałem drużyn słabszych, z którymi, nie ukrywam, będziemy rywalizować, bo naszym zadaniem na tą chwilę, którym gdzieś tam sobie sam gdzieś tam ustaliłem, będzie walka o utrzymanie. Zobaczymy, co z naszą kadrą, o ile się wzbogaci. Mamy tam jakiś plan co do zawodników, których chcielibyśmy widzieć w kadrze naszego zespołu, chcielibyśmy ich pozyskać, żeby po prostu mieć tą swobodę działania w okręgówce, a nie balansowania na pograniczu A klasy i okręgówki, tak jak to ostatnio bywało, że po prostu gdzieś broniliśmy się przed utonięciem. Czy możesz już nam zdradzić jakieś konkretne nazwiska, które Nie chciałbym w ogóle się wypowiadać na ten temat, tym bardziej, że prezesa Dębu Gaszowice nie ma obok. Na tą chwilę jest 5 nazwisk, które gdzieś tam krążą tu, toczą się rozmowy z nimi, ale na tą chwilę jest to niespodzianka. No to jeszcze tak powiedzmy, przedyskutujmy sztab szkoleniowy. Jak to wygląda? Ty, wiadomo, trener główny, czy coś jeszcze planujesz sam? No też nie mogę nic powiedzieć na ten temat, bo nie ma prezesa, a to są sprawy bardziej pytania bardziej do prezesa niż do mnie. Nie ukrywam, że na pewno trener drugiego zespołu, a właściwie jego brak, tu jest chyba takim wyzwaniem dla zarządu, bo żeby pierwsza drużyna mogła swobodnie pracować, to musi mieć wsparcie drużyny rezerw, tym bardziej, że ta drużyna rezerw w Dębie Gaszowice jest. A żeby można było teraz korzystać z zawodników z drużyny rezerw czy tam, no to niestety ten trening musi być odpowiedni.
Życzyłbym sobie, żeby drużyna rezerw też awansowała o klasę rozgrywkową wyżej, bo w tym momencie przeskok z drugiej drużyny do pierwszej byłby mniej taki widoczny, bolesny. No nic, Krzysiu, bardzo Ci dziękuję za tak obszerną wypowiedź. Zapraszam Cię znowu w najbliższym okresie do Gaszowickiej Piłki. Drodzy widzowie, my również dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo. Dzięki.